Siemka z tej strony Prosout i witam was ponownie w kolejnym odcinku z Starfield. Jak ostatnio pamiętacie, robiliśmy sobie tutaj planetę Jemison na 100%. Mamy tutaj jeszcze do zebrania trochę tej flory oraz fauny. Zasoby zebraliśmy wszystkie w tamtym odcinku. Jest to jedne z prostszych znajdziek akurat, jeśli chodzi o te zasoby. I słuchajcie, ja sobie tutaj często muszę zapisywać. Zdecydowanie, bardzo często muszę. Patrzcie, autonomiczna farma, ale tutaj nie mogę tej kukurydzy zeskanować. Dziwne. Ale dobra. Nie wiem, ile ja w ogóle zebrałem flory, a ile fauny. Wiem, że z tymi laurami to... wiem, że zrobiłem wszystko. Ale wiem, że przy każdej florze lub faunie to lepiej zapisywać. Nie ma co. Zasoby toksyna, o. Wiecie, jak już to odkrywamy, to można sobie to zrobić. O, koralożuk. No, ma zdrowia dosyć. Dobra, ale pójdziemy sobie w tą stronę. Nie wiemy, co tutaj jest. Ale chcę tutaj pójść. Nie wiem ogólnie też, o co chodzi z tymi cechami na tej planecie. Też bym musiał się dowiedzieć. Polujący za żabocios. Okej, tu jest jeden. Nie chcę z nim zaczynać. A, to dlatego tamten był troszeczkę obity. Zeskanować. A ja tego już zeskanowałem. Denerwuje mnie, że za każdym razem, jak odpalam skaner, nie mogę odpalić mapy. Dlaczego? Nie wiecie, jak to jest denerwujące. Ale bardzo możliwe, że tą florę, faunę to my sobie zrobimy całą w tym odcinku. Zobaczymy, jak długo przeżyję bez żadnych śmierci. Bo tych drapieżców też... No i zniknął. O matko. Ej, weź się odwal. Ślimak pod ninożerca. Sam zacząłeś. Kurde, ale tutaj chyba w tej grze istnieje coś takiego jak łańcuch pokarmowy. Bo ten jeden papugosokół to zabił te mniejsze zwierzątko. Nie wiem, co to było. Już nawet. Zwierzątko, ojej.
Dobra, chlorosilany się przydadzą. Why not w sumie? Ogólnie nie wiem, czy też tutaj nie będzie jakichś tych ślimaków albo jakiejś innej fauny. Ja sobie zapiszę. Już trochę tego zebraliśmy. Ale nie wiem, czy ja ich czasami już nie przeskanowałem w pełni. O! Ślimaki tutaj są jeszcze. Znaczy jeden w sumie ślimak. O! Trojeść! Jest tutaj jeszcze. Super. Skrzynka magazynowa, zawór reaktywny. Czy coś jest tutaj jeszcze? Chyba nie. Tutaj mamy chlor, mamy magazyn paliw. Poziom 6. Ulepszymy sobie coś. O, więcej przywracanego zdrowia przez apteczki. Przyda się. Bardzo i to bardzo. Aż żałuję, że nie wziąłem tego wcześniej. Siema, wbijam się kogoś na chatę. Dobra, tutaj muszę odpalić skaner. Nóż bojowy. Ziemniak. Kolejny ziemniak. Kurczakowy chunks. Też sobie wezmę. Obwód drukowany. To dwa nawet. Można sprzedać za 75 kredytów. Jeszcze nie widziałem żadnego sprzedawcy. Dosłownie żadnego. Co jest? No widzicie to? To jest żart. No dobra, umarł. Samoobsługowe usuwanie nagrody za głowę. Aha, w tej chwili nie poszukujecie żadna z frakcji zasiedlonych układów. Okej. Okay.
Dobrze, nie jestem przestępcą. Jakaś warstwowa koszulka, no normalnie bogactwo. Dobra, może pójdziemy teraz tu. Jezu, znowu nie wiem nawet, o której zacząłem. No, będzie odcinek miał godzinę. Czekajcie, bo ja się patrzę tak, to powinno być za mną. O, tam. Jest nawet taka mała kropka. O! Palma Aurory tu jest. To co to jest? Chyba nic. Pakiet do jedzenia ramen. Okej, ta muzyczka mnie troszeczkę zestresowała. Znowu. Nie, może to są dźwięki Herobrine'a, wiecie, jak w Minecraftcie. Nigdy nie wiadomo. Niezbadana cecha ekologiczna. O, to jest chyba to. Czekajcie. Cechy. Dobra, to powinno być to. Chyba, czy ja coś takiego fajnego znajdę? A jest tutaj coś. Nieznana cecha zeskanowano. O. Ej, nie, no podoba mi się to. W tych lokacjach. Nie będzie jakoś dużo tego może. Ale tutaj i tak czekają nas niebezpieczeństwa. Please help me. My brother was attacked by some nasty creature and isn't going to make it. Nasty creature. He needs a med pack. Quick. Przyjrzę się temu. Please, thank you. Thank you. We are so lucky you're here, doctor. Little help here? Please. Hello, nurse. Patrzcie, on nie ma tego. Doctor, miednicy. Whoever you are, I don't care. Just help. Przez piasek. You're like an angel from space. Wylizaliśmy mu rany tak naprawdę. I just need to sleep for a couple weeks. Thank you. Thank you. Thank you. He may be my annoying brother. I don't know what I'd do without him. Skąd się to znam?
Kupa gnoju. Super. Mogę to zeskanować. Kupa gnoju. Tak? Mogę to zeskanować. O, dobra. To jest ten cech. Świadoma kolonia mikrobów. No i patrzcie, 100 PD dostałem. I cechę. Tak? Czekajcie, jak się zaglądało do cech? Nie, to chyba tego nie ma, wiecie? Okej, widzę, że tutaj jeszcze coś jest. Idziemy do kolejnego cechu. Fajnie, że już na tym etapie gry mogę sobie swobodnie tutaj wszystko robić. O, zapiszę sobie właśnie. Ale nie, nie zrobimy tej planety na 100% w tym odcinku. Mogę się założyć. Namęczę się strasznie. Bynajmniej wchodząc pod górę, nie? Już bardziej o to chodzi. Czy ja na pewno dobrze idę? Tak, dobrze idę. Tylko czeka mnie duża góra. Przede mną. Czeka na mnie duża góra przede mną, tak, no to ma sens. Nie, czasami jak ja gadam, to czasami sobie zdaję z tego sprawę, że co mówię czasami nie ma sensu. Ale no. A tak w ogóle za mną jeszcze jest coś. Już ślepy jestem. Zresztą. Jeszcze jedna palma aurory mi potrzebna. Jest, dobra. Będzie kolejna flora zebrana. Super. Wezmę sobie toksynę. O, i tutaj mamy biom ukończony. Fajnie, że powiedzieli też.
wiodący ze żabocios. Czekajcie, póki się nie przyczepili, to ja sobie zapiszę. Dobra. Innego się udało zdobyć. No i znowu oni. Znowu oni. No jak? Jak wy to robicie? Latające. Ale czekajcie, ja sobie wezmę ziemniaka, to pomidora, to ramen. Dobra, i chyba na razie będzie okej. Zobaczymy. Na razie mam jedną apteczkę, więc no nie podoba mi się to. O, jest ślimak chyba. Typowy. Może niektóre statki to już stąd słychać. Świadoma kolonia mikrobów. Co tam strzela? Wow! Terromorf. Co to jest? Zapiszę. Uznając mnie, to ja to pewnie umrę. Ja chcę zeskanować. A, nie mogę zeskanować. Okej. Idzie na mnie. Umarłem. Dobra, ale wiem tyle, że nie muszę skanować tego terromorfa, mogę sobie go zostawić w spokoju. Niech sobie żyją, nie? Ja kocham zwierzęta. Daję im żyć. Boże, weź się uspokój. Thank you.
Czekajcie, a czy ja mogę sobie coś stworzyć? Zasmać, ale wiecie, że ja nie mogę właśnie tego przeskanować przez niego. Tak mi się bynajmniej wydaje. Gdzie jest ten terromorf? Aha, zbadano. Ale chyba nie w pełni. Thank you.
może to jeszcze wrócę i się upewnię później. Członek Eklipta. A, bo to są ci zabici. Ty, może będą mieli apteczki. Nie, nie mają. Szkoda. Element krajobrazu. Tam mamy. Za dużo dźwigam. Pi. Ja tego zbierałem? Idziemy tam, gdzie zaznaczyłem, do elementu krajobrazu. Zobaczymy, co to jest. No i on dalej tam siedzi, no. Teraz jest ok. Nie. Nie jest ok. Jak chodzimy, to się nawet męczymy. Muszę stać. Ślimaka mamy. Co tutaj jest ciekawego? Cmentarz, odkryto lokację.
No nie, no nie wytrzymam. Wiecie, ja nadbiegać nie mogę. To już o to chodzi. Teraz będzie git. Nie. Nie będzie git. Nigdy nie będzie git chyba. Ja go mogę zeskanować? Czy już jest zeskanowany? Chyba już jest. Ale nie chciałbym mieć z nim do czynienia. Jest super. Dobra, kolejny zeskanowany. Sokół, czy jak on tam miał. Właśnie, gdzie my teraz idziemy? Ja bym ogólnie kończył. Dobra, to będzie ostatnia lokacja, do jakiej pójdziemy. O, i sobie zapiszemy. Że mi zdrowie odzyska. I tak mi się wydaje, że już za długi ten odcinek. No ale dobra, jeszcze pójdziemy. Dobra.
Please proceed with caution. There is heavy machinery operating and opening fire. O nie, nie chciałem zaczynać z wami, przepraszam. Czy jest to autosave? Sprzed 3 minut. Muszę. Niestety muszę. Przykro mi. Możesz, cholera jasna. Co wymyśliłem? Dobra, zaraz do was wracam. Dobra, słuchajcie, jestem niedaleko świątyni, ale znalazłem ślimaka stepowego. Tak więc super, moim zdaniem. Dobra, jeszcze na szybko tam dojdę w miarę możliwości, ale chciałem wam pokazać tego ślimaka, jak zbieram, żeby nie było, że... O! Nawet... Stos stworzenia? Co? Co to jest? Co jest? Dalej mnie biją. Odrzut. No super ta broń jest, widzę. Już chyba przecinakiem to lepiej dam radę. Tajna placówka. O! Mamy jakąś nową misję. Mantis. Okej. Powiem wam, że tutaj już naprawdę dużo odkryliśmy. Jednak tutaj jeszcze są jakieś te... jakieś jeszcze nieodkryte rzeczy. No i może tam się udamy w następnym odcinku, no zobaczymy. Tak więc to by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Zapraszam do lajkowania, komentowania oraz subskrybowania. Na razie, do zobaczenia w następnym odcinku ze Starfielda.